No, mam nadzieję, że nigdy nie byliście aż tak samotni, by klocki musiały być waszym najlepszym przyjacielem, wspaniałym przyjacielem. Cześć! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przyjrzymy się klockom Great Friend, czyli wspaniały przyjaciel od Star World. Znaczy odwrotnie, firmy Star World. Znaczy odwrotnie, firma to Great Friend, a nazwa to Star World. Wybrałem tak trochę ten zestaw, ponieważ ostatnio w moim serialu na bazowym kanale z klockami, czyli Klockozaur Space, właśnie była planeta WTF w tamtejszym serialu. Opanujemy sytuację. Dobra, Sawyer, co tam widzisz? No, nie wygląda to dobrze. Są tutaj nie tylko roboty, ale i ludziki. Ludziki na maszynach. Ludziki z pistolecikami. I same maszyny. Widzę też dystrybutor z paliwem. No i to się działo w kosmosie, więc wyjąłem kosmicznie tematyczny zestaw. 3 w 1. I oczywiście Unimena Jinaire Bekarawaty Inksaka Blasta Fan. No obiecują dużo, co z tego będzie. Zobaczymy, widzimy, jak to zbudujemy. Prądy będą lecieć po naszym pokoju. Moi drodzy, 3 opcje, jakie tutaj mamy. Mamy przedstawione z tyłu. Ja te alternatywy kiedyś poruszę, więc kiedyś je po prostu będę budował, więc co jeszcze będzie na kanale. Nie, to nie jest 9, na szczęście to jest 6, bo już bez przesady. I tak drogo, i tak moi kochani drogo, jak na takie zestawy. Nie powiem, nieraz trafiały się już perełki z takich zestawów, znaczy w cudzysłowie perełki, oczywiście znośne zestawy. Nieraz to był syf maksymalny, różnie było, więc nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Ale każą się spodziewać, że będę płakał po tym, jak to otworzę, że będę wymiotował po tym, jak to otworzę, że zrobię facepalm. No i to takie dwie, te to nie wiem, o co chodzi. Chyba że nie budować tego przy rodzicach, bo to jest małe dziecko plus to duże. Chyba mówię, nie budować przy rodzicach, bo jak rodzice zobaczą, na co wydali pieniądze, no mogą być źli. Aż słońce wyszło, więc kochani, wszystko wskazuje na to, że mamy tu coś fajnego, skoro aż samo niebo oświetliło nam ten zestaw. Tym bardziej, że widzimy, jest on tu zataśmowany, więc to muszą być drogie rzeczy w środku, że ktoś je tak zabezpieczył. Ale my zaraz wszystko rozgryziemy. Oczywiście w środku folia, czyli nie folia, tylko oczywista, cieniutka, dość cieniutka, rzadko tak cieniutka folia jest. No i gazetkowy, ulotkowy wręcz katalog, instrukcja. Nie zapowiada się źle, bo papier to klasyka, wiecie, ulotek, ale jednak taki grubszy, czyli bardziej poważnego banku niż parabanku. Dość mocno rozbudowana sama też instrukcja jest, spójrzmy, no ileż tu mamy tych C7, 8, 5, 6, B, A, C, F. O, rany. Znaczy nie, no tak naprawdę mam po prostu instrukcję wszystkich 3 zestawów. I to jest fajne, bo często te alternatywy nie mają instrukcji. Ty już na starcie zestaw nam jakby odhacza się pozytywnie. Dodatkowo robi to tym, że ma zestaw spis klocków właściwie rozpisany. Jest też informacja, by wrócić do kosza. No mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić. Instrukcja póki co, znaczy wiadomo, papierze też nie spodziewaliśmy się cudu, ale jest lepszy niż gdzie indziej, więc póki co zaczyna się to w miarę okej, kochani. Oczywiście nie instrukcja zestaw czyni. To nie instrukcja świadczy o dobrym zestawie, woreczek cienki też nie. Co my tu mamy w środku? Dobra, test klocka, kochanieńcy. No tu przede wszystkim, no spójrzcie, widzimy, mamy jakieś wstępne mikrowatki już na klocku. Ledwo wiem to swoje, moi drodzy. Ej, coś się dzieje, firmo, dobrze zaczęłaś. Spójrzcie, tutaj również to widać, takie mikrowadeczki, nie brakuje, tu widzicie mikrowadek. No ale dobra, trudno, to nie jest jeszcze tak źle, tak? Pomimo tego, że praktycznie na każdym klocku takie wadki gdzieś nam się tu zdarzają. No to niedobrze świadczy na początku, ale mnie o tym do końca świadczy dobrość całego zestawu. Jak tak macam teraz, bo oczywiście co chwilę coś macam tu w ręku. Znów słonko wyszło, jakby słonko walczyło za dobro tego zestawu. Nie, jakość klocka nie jest zła. Nie jest zła. Wchodź, ajajaj, ale żebym nie pochwalił za wcześnie. Jest to jeden z tych kloców, które chodzą ciężej niż wchodzą. O, spójrzcie, jaki inny klocek z podwójną grubością. Nie wiem, na co nam to słońce, no ale trudno, wyszło, ja tu nie będę walczył z tym słońcem, przecież nie chcę świecić, nikomu zabroni. Cóż, wybierzmy sobie więc jeden z zestawików i zbudujmy sobie jeden z pojaździków. Proponuję, by zbudować to, co mamy na okładeczce, czyli ten pojazd, i to jest pojazd numer A. Mamy A, B i C, dobra. Ale zrobimy to na speed buildzie, nie będę was tutaj niepotrzebnie męczył. Zróbmy sobie speed build.
No i moi drodzy, mamy gotowy pojazd. No i tak, jak widzieliście, nie obyło się bez... No przede wszystkim, kochaniec, a dobra, może zacznijmy inaczej, może zacznijmy lżej. Zostało nam tyle klocuszków, co tu widzicie, w tym niebieski płomień, dość unikatowy element faktycznie, dość nawet twardy bym powiedział, tu nie ma z tym problemów. Natomiast zbudowałem z kodu instrukcji, 3 razy się jeszcze później przyglądałem. No i cóż, na przykład pierwszy błąd, widzicie, tu nie da się tego zrobić inaczej, bo można instrukcję jest na płask. Tu nie da się tego zrobić na płask. Dlaczego, kochanieńcy? Ponieważ konstruktorzy pod spodem wcisnęli, widzicie, ten klocek. Nie da się więc tego ominąć w żaden inny sposób i nie da się tego po prostu zrobić tak, jak oni tutaj by chcieli, na płaski. Jest to więc pierwszy, no niestety, błąd, który... no cóż, no wiecie, ja bardzo nie lubię, jak coś się różni od instrukcji, od opakowania i tak dalej, tego, co mamy tu i tu. No po prostu nie lubię tego, bo uważam za oszukiwanie. A drugie co, budując tak, no nie do końca byłem pewny tego, niby wskakiwał ten klucz, niby nie. Nie ma takiego wylego, że wiecie, robicie taki klik, nie wiem, coś takiego i po prostu czujecie się bezpiecznie, że to się zbudowało. Nie, tylko jak wchodzi, ale po cichu, ten kloc, nic więcej. Dodatkowo, patrzcie, spójrzcie, tu mamy element, który bez problemu chodzi, nam się rusza absolutnie. Kontra element, który mamy tu, dokładnie ten sam, nie ma szans tego ruszyć. Znaczy oczywiście jest szansa, ale muszę, o, trzymać tu całe, bo naprawdę on chodzi bardzo, o, ciężko, a jeszcze wypadł dodatkowo. Teraz go włożyliśmy, jest dobrze. I słyszycie jakiś klik? Nie, no właśnie. O, kawałek nam odchodzi. Kawałek nam tu odchodzi. Moi drodzy, dalej, jedziemy dalej, tak? Pełno, gdzieś tu pełno, widzicie, tu jakieś zadziory się pojawiają. O, tu jakieś zadziory, każdy klocek gdzieś tam w jakiś sposób jest niedorobiony, można by to rzec. Jak gdzieś się nie przyjrzymy, gdzieś jakiś klocek, jakieś elementy plastiku wystają i tak dalej. No i troszkę kurczę szkoda, bo no, nie mogę powiedzieć, że klocki Great Friends są dobrym klocem. No niestety, głównym pytaniem tego kanału jest, czy to dobry kloc. No ten kloc, nie, znaczy kloc nie jest jeszcze nawet zły, ale ogólnie sam zestaw no, nie jest kurczę, no też dobry. Jest nawet troszkę minimalnie poniżej przeciętnej, mówię, nie czuję, że klocki wchodzą. Jakoś tak łatwiej odpadają, tu na przykład widzicie, ciężko wchodzą. O, dobra, teraz wszedł, ale... Nie jest jakoś tak ciężko, żeby on wypadał. Nie czujemy pewności tych klocków, bawiąc się nimi, że mówię, weszły i się trzymają. Te zadziory wszechdobylne, to, że instrukcja nie pozwala nam na przykład to zbudować tego. Fajnie, że są alternatywy, fajnie, że instrukcja się postarała. Niestety jest wiele mankamentów, które no niestety sprawiają, że ten kloc nie jest do końca dobry i nie mogę go polecić, abyście go, wiecie, kupili i używali jako zamiennika, czy się nawet się cieszyli takim klockiem. No po prostu mogłoby być ciężko się nim cieszyć, kochanieńcy. Także ja się cieszę, że ja mam innych kolegów, innych przyjaciół. Nie wierzycie, że mam? Mam! No bo spójrzcie chociażby, ile prezentów dostałem od m.in. pewnie was na moim bazowym kanale z klockami Lego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No to znaczy, że co najmniej 9 przyjaciół mam. Cieszę się, że to nie musi być mój dobry, wspaniały przyjaciel, bo kloc jest okej, okay. Robiłem gorsze klocki na swoim kanale, robiłem. Miewałem gorsze klocki na swoim kanale, ale no, ten również nie wyróżnia się specjalnie na plus, więc były lepsze klocki, które zdecydowanie też tańsze były, a były lepsze niż to. I na szali przeciętne, dobre, złe, przeciętne i tak dalej, raczej są przeciętne, ale w stronę zła niż w stronę dobra. Polecam wam, byście mieli lepszych przyjaciół w swoim życiu. Jeżeli szukacie lepszych przyjaciół, no to wpadajcie na moje inne kanały, może tam znajdziecie swoich dobrych przyjaciół. Na pewno nie szukacie ich w klockach Great Friend, bo nie jest za dobrze po prostu. Bye!